Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w serii GTA z modami. Nie serii Prawdziwe Życie, a GTA z modami. Dawno nie było tej serii na moim kanale i stwierdziłem, że warto zaprezentować wam nowe modyfikacje, które wgrałem dzisiaj i są naprawdę cudowne, zresztą zaraz się przekonacie, co to jest. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli seria wam się podoba i chcecie więcej przeglądu modyfikacji. Tak więc, ja się tutaj przesuwam standardowo na krześle, żeby mnie green screen złapał i wszystko ok, już jestem pięknie na ekranie. Hello? I dzisiaj, jak możecie zobaczyć, mamy Franklina, jesteśmy sobie Frankim. Tak jest, w takim bardzo uroczym miejscu, można powiedzieć, ponieważ tam widać latarnię, zobaczcie, tam jest w oddali latarnia. Tutaj piękne wzgórza, tam zobaczcie, idą sobie turyści, teraz widzicie na zoomie. Pięknie wszystko, ładnie i zobaczcie dzisiejsze fury, które wgrałem sobie do GTA, żeby właśnie wam je zaprezentować, moi drodzy. Przed wami Lamborghini. Dwa piękne modele Lamborghini, jeden oto taki, nawet nie wiem jak one się nazywają, szczerze mówiąc, bo te nazwy są ciężkie, ale tutaj mamy Veneno, zobaczcie na Veneno, a ten to jest jakiś standardowy 610 chyba się nazywa, Lamborghini 610. Piękne dwa samochody, które udało mi się dzisiaj wgrać, ale to nie wszystko, ponieważ dzisiaj również wam zaprezentuję bardzo śmieszną modyfikację, która w sumie jest bezużyteczna, ale mam nadzieję, że trochę wam fanu sprawi, bo ja na przykład bawię się przy niej świetnie, zaraz przejdziemy do sedna. Natomiast jeszcze zobaczmy te samochody, wsiądźmy sobie, sprawdźmy jakie mają detale i tak dalej. No super, pięknie wyglądają, naprawdę, Lamborghini Veneno tutaj było napisane. Piękne wykończenie samochodu i w ogóle jest cudownie taki elektroniczny licznik, zobaczcie jak on fajnie wskazuje, tylko w milach pokazuje oczywiście, lusterka boczne fajnie wskazują wszystko, drzwi otwierają się do góry, co jest naprawdę mega sprawą. Te samochody również macie w opisie, tak więc możecie sobie sami je pobrać. Aha, drzwi zamknie, zobaczcie, teraz siedzimy w tym drugim Lamborghini, Huracan się nazywa chyba, bo tam była nazwa na dole. Ten ma już manualny licznik, bardzo mnie to cieszy, ponieważ no ja wolę jednak taki niż elektroniczny. Również piękne zdobienia, pięknie on wygląda w środku, lusterka działają. Patrzcie, lusterka wsteczne tam pokazuje świetnie, żebyśmy nie uderzyli w obóz, bo jesteśmy w ogóle w takim miejscu, gdzie tutaj jakieś obozowisko jest. No i to są dwa samochody, które wgrałem dzisiaj. I myślę, że pojedziemy sobie tym czerwonym, ponieważ ten czerwony bardziej mnie przekonuje do siebie dzisiaj. Tak więc tym ruszymy. Aha, i kolejna modyfikacja, bo tych modów jest dzisiaj kilka. Ja mogę oczywiście chaotycznie je pokazywać, ale mam nadzieję, że się połapiecie. Modyfikacja na kierunkowskazy. Tak, tak, wreszcie modyfikacja na kierunkowskazy działa. Ja wam pokażę to, jak będzie ciemno, ponieważ lepiej night, piąta rano, dobra. Mamy teraz noc i zobaczcie jak to pięknie działa. Klikając sobie H, mamy długie światła. Teraz włączyłem reflektory, patrzcie, o. Świetnie to działa, modyfikator takich świateł. I klikając sobie teraz po kolei K oraz, zobaczcie, K to jest prawy i L to jest lewy, tak więc K, L to są kierunkowskazy, których możemy używać i na pewno użyję tego w prawdziwym życiu. Dzisiaj te modyfikacje znalazłem i... Aha, kurczę, zmienia mi się tutaj czas. Night ma być, ok, jeszcze pokażę wam w tym samochodzie jak to fajnie widać. H, regulator świateł, czyli mamy takie, takie, czyli halogeny i możemy wyłączyć całkowicie. I K, odpowiednio prawy kierunkowskaz, halo, jest. I L to lewy kierunkowskaz, tak więc no, pięknie nam to działa. Tak więc ja teraz, moi drodzy, wsiadam do samochodu i prezentuję wam kolejną modyfikację. Te kierunkowskazy są dorzucone od razu do modów z tymi samochodami, tak więc bardzo ciekawie to wygląda. A teraz, bardzo zabawna modyfikacja, która skusiła mnie do tego, żeby nagrać dzisiaj odcinek, a mianowicie nazywa się ona Car Hop. Zapytacie się pewnie, o co chodzi, Kaluch? Już tylko wyjadę na autostradę, pozwólcie, że dostanę się tutaj jakoś bez szwanku na autostradę. Kliknę odpowiednie przyciski, załączę modyfikację i zobaczycie jaka ona jest w ogóle zabawna, ale użyteczna, ale też naprawdę mało realistyczna, bo będziemy mogli tutaj latać samochodem, ale w nie taki zwykły sposób, ponieważ to są hopki, będziemy skakać samochodem, o, może to jest lepsze określenie. Dobra, jesteśmy teraz na autostradzie, powiedzmy, że chcemy skręcić sobie, no, w dowolną stronę.
teraz klikając Alt i 1 załącza nam się modyfikacja, załącza nam się modyfikacja. Na dole już możecie zobaczyć Car Hub Activated. Co to oznacza? Kiedy na przykład nie chce wymijać nam się takich wolno jadących samochodów jak ten, możemy go po prostu przeskoczyć. LOL! Akurat tego nie przeskoczyłem, ale widzicie, klikając E, zobaczcie, możemy skakać samochodem. I to jest tak naprawdę fajnie i tak to jest super zrobione, że możemy na przykład zrobić double jumpa, zobaczcie. O, i teraz wylecieliśmy jeszcze wyżej. Możemy zrobić triple jumpa, nie ma z tym problemu. Możemy klikać to E i zobaczcie, latać, naprawdę. Teraz fruwamy w powietrzu. To jest troszkę niebezpieczne dla naszego samochodu. Spróbujemy zrobić beczkę i jakoś wylądować. O, damn, dobra, myślę, że nam się uda spokojnie tutaj wylądować tym Lambo. Udało się w miarę tak bez szwanku wyjść z tego. No ale ogólnie, modyfikacja jest bardzo ciekawa, ponieważ podczas pościgu może się przydać. No wiadomo, ale to jest mało realistyczne. No zobaczcie, że to jest takie, wow, widzicie? Chciałem uniknąć śmierci tej pantery i ją przeskoczyłem. To jest mało realistyczne, ale może przynieść naprawdę dużo zabawy. Chcecie się szybko gdzieś dostać, możecie przytrzymać E albo po prostu klikać i przemieszczamy się w dowolne miejsce. Mam nadzieję, że nie wpadnę do wody. Ej, ej, nie chcę wpaść do wody w tym momencie i chyba to zrobię, kurde. O, niedobrze, niedobrze, wpadamy do wody w tym momencie. No dobra, wyjdźmy z tego samochodu. No i to jest jedna modyfikacja, którą dzisiaj przygotowałem. Car Hub się nazywa, oczywiście link w opisie, możecie ją pobrać, jest bekowa bardzo. Przesiadłem się na to drugie Lamborghini 610 i zobaczymy, jak tym samochodem możemy skakać równie daleko i równie efektownie, zobaczcie. No naprawdę jest beka z tej modyfikacji. A sprawdźmy jeszcze, jak to działa na przykład na motorze. Pozbędziemy się tego pana z motoru i sprawdźmy, jak to wygląda motorem, czy jest jakaś różnica i tak dalej. Jeszcze spróbujemy z samolotem, w sumie jakimś standplane'em. Zobaczymy, czy również to działa. Ja się tutaj skoczę od razu na lotnisko, mam nadzieję, że tutaj będzie coś po drodze. Uwaga, klikam sobie E i dalej możemy, to znaczy dalej, no równie dobrze możemy skakać właśnie motocyklem, czy takim crossem. No to nie jest motocykl, to jest bardziej taki, wow, crossowy motor, ale zginąłem przy okazji, no niedobrze, niedobrze. Zobaczcie, moi drodzy, zespawnowałem sobie sterowca i nim klikając E również możemy unosić się w powietrzu. Nawet możemy zrobić, o, takiego czopka. No także to również działa na samoloty, całkiem fajnie. No ogólnie, tak jak mówię, modyfikacja jakiegoś większego sensu nie ma, oprócz tego, że po prostu możemy podskakiwać nad wszystkim, nad czym nam się po prostu podoba. Chcemy sobie przeskoczyć teraz, nie wiem, nad autostradą, w którą zmierzamy po niechybłą śmierć, moi drodzy. Klikam sobie E i już wylatujemy ponad, tak więc no można się nieźle pobawić z tym. O, na przykład tutaj mamy jakieś wiatraki, chcemy uniknąć śmierci między wiatrakami, to klikamy sobie E, przelatujemy nad. Mam nadzieję, że mnie nie zahaczą, no niestety zahaczyły mnie. I to jest właśnie ta modyfikacja. Przejdźmy do następnej modyfikacji, która troszeczkę jest pobagowana, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie działać. Okej, moi drodzy, jesteśmy na plaży i tutaj dodałem do gry mod na domek na plaży, który również jest w opisie. Aczkolwiek u mnie niestety coś szwankuje z tym, ponieważ domek nie zawsze wczytuje się w pełnej okazałości. Aczkolwiek może dzisiaj mi się poszczęści i będzie ok, no zobaczymy. W każdym razie coś tam się wczytuje. Zwiedźmy go może, na tyle na ile nam pozwoli oczywiście. Tutaj to się nazywa Beach House 2016, ten mod. Tutaj goście, no zobaczcie, siedzą sobie, nogi mają w piasku. Oczywiście może im jest gorąco, no mogą mieć nogi w piasku. Ale ty uważaj, bo się stary tak opalisz, że będziesz miał skarpety białe takie. Weź wyciągnij te stopy. Tutaj pan sprzedaje arbuzy, no wiadomka, normalna sprawa. Tutaj jakieś wraki, aczkolwiek tutaj mamy na przykład krosy. Widzicie, u tego gościa możecie sobie wypożyczyć. Tak więc, no, wchodzimy teraz do tego domku. Mam nadzieję, że on się jakoś tutaj wczytał. Nie, nie wczytał się w pełnej okazałości, bo jak możecie zobaczyć, tutaj są jakieś tekstury, których nie ma wczytanych. Tak więc, no, niestety coś mi nawala z map editorem. Tutaj gościu sobie ćwiczy. Tutaj jest jakaś siłownia i teksturka, która również mi się nie wgrała. To taki ekstra bonus, ponieważ tego miało nie być, ale chciałbym wam to pokazać. Tutaj grillek, jakiś barbecue sobie robią, oczywiście pięknie. Stolik się nie wczytał, no super. Połowa rzeczy mi się tutaj nie wczytała. W domku będzie raczej tak samo. No kanapa się wczytała, tutaj się wczytała ściana. O, tutaj nam się wczytało wszystko, bo tutaj mamy piękny widok na ocean właśnie z tego domku. Tak więc całkiem fajnie to wygląda. Jeśli chcecie sobie wgrać taką modyfikację na taki domek, to możecie śmiało to zrobić. Tutaj, no, ta ściana troszkę tutaj coś harcuje, coś jest nie tak. Tutaj trzy osoby sobie siedzą pięknie. Tu jest w ogóle wejście do tego domku takie prawidłowe. No i tak, tak on mniej więcej wygląda. Nic tutaj specjalnego nie ma, aczkolwiek jeszcze skacząc sobie tutaj możemy zobaczyć, jak
tutaj ludzie robią sobie selfiaka, mnie robią selfiaka, bo będą sobie skakać do wody czy coś w tym stylu, albo jeździć na skuterach wodnych. Tak więc ja przejmuję ten skuterek, sorry, resory, ale biorę go ze sobą. I na tym zakończymy odcinek. Jeśli chcecie więcej modyfikacji, różnego typu modyfikacji, począwszy od właśnie jakichś mapek, które będę przechodził takich challenge'owych, kończąc na właśnie takich śmiesznych modyfikacjach jak dzisiaj, klikając sobie E, możemy sobie latać. Tak więc napiszcie w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę. No i co, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wow, jak ja pięknie wyskoczyłem teraz. Ja się z wami żegnam, moi drodzy, trzymajcie się, do następnego odcinka. Wow, myślałem, że trafię w helikopter. Spadłem do wody. Trzymajcie się, mordy. Do następnego odcinka, pa, pa.